Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ludzie często nie przyjmują do wiadomości, że rządzący nami to po prostu zgraja bandytów, którzy gotowi są obrabować nas z pieniędzy pod dowolnym pretekstem. Na przykład kierowcy. Kierowcom wprowadza obowiązek jazdy ze światłami. No, ludzie mówią, nonsens, latem, światło pełne, trzeba jeździć ze światłami. Dlaczego to jest? To nie są idioci, tylko ludzie mądrzy. Samochód jadący ze światłami zużywa o 0,6 litra na 100 km więcej. Jak to pomnożymy przez ilość pojazdów, przez ilość kilometrów przejeżdżanych dziennie i weźmiemy pod uwagę, że 3/4 ceny benzyny to są rozmaite podatki, sama akcyza to prawie 2/3, to wychodzi, że całkiem spora sumka dzięki temu wpływa do kasy państwa. Ludzie mówią również, że co za idioty, te buspasy w Warszawie, na przykład w innych miastach, są buspasy specjalne. W wyniku czego ludzie jeżdżą o godzinę dłużej, pchają się, tłoczą, spaliny są wydzielane, środowisko się niszczy. Jakiś idiota zrobił te buspasy. Nie, proszę Państwa, nie idiota. Jeżeli samochód jedzie w takim tłoku, to spala o wiele więcej benzyny. I o to chodzi. Ludzie tak samo mówią, że na przykład wszystkie fotoradary, prawda, to bezsens, dzięki temu ludzie się zabijają, bo patrzą na fotoradar, a nie na sytuację na drodze. Nie powiem, to nie jest idiotyzm. Po pierwsze wpływa do kasy za mandaty, ale oprócz tego samochód musi zwolnić i się rozpędzić. I proszę Państwa, dzięki temu znów spala o 30% więcej paliwa, czyli znowuż im do kasy wpływa sporo pieniędzy. Jak mówił Alexis de Tocqueville lat temu 150, nie ma takiego okrucieństwa ani takiej niesprawiedliwości, której nie mógłby popełnić skądinąd łagodny, liberalny rząd, jeżeli mu zabraknie pieniędzy. No, tu właśnie robi nawet nie jakieś okrucieństwa specjalne, tylko po prostu oni rabują nas, kradną absolutnie bezczelnie. I proponuję położyć temu kres.